Nasz program, w przeciwieństwie do ich programu, jest realny, możliwy do wdrożenia. Nasz program dotyczy spraw ważnych. Zwróćcie Państwo uwagę, że w Polsce w ogóle nie toczy się debata na ważne problemy. Unia Europejska w tym momencie negocjuje nowy traktat unijny, który ma Polskę pozbawić prawa weta. Nie będziemy mieli nic do powiedzenia. Co więcej, ma rozszerzyć kompetencje Unii o sprawy migracyjne, o zdrowie publiczne, o ochronę granic, o politykę podatkową, o nadzór nad leśnictwem. To wszystko ma przejść do Brukseli i w polskiej polityce cisza. Nikogo poza nami to nie interesuje. Dziennikarzy to nie interesuje. Kraszko woli zadać pytanie, jakąś wypowiedź sprzed 10 lat, niż spytać, co my chcemy z tym zrobić, że Unia chce zmienić traktat, na podstawie którego w tym momencie funkcjonuje. Nie mamy dyskusji o reformie ochrony zdrowia. Mówimy o rozbiciu monopolu NFZ-u, bo monopol, zwłaszcza państwowy, zawsze działa źle. Oni mówią o tym, że być może zrobimy tak, żeby chociaż trochę lepsze posiłki były w szpitalach. To jest ich wizja, to jest jedyne, czym potrafią się zająć. Rzucić trochę więcej pieniędzy w jeden detal, żeby ta parówka w szpitalu była troszeczkę lepsza. Nie myślą nawet o reformach systemowych. Nie wierzą, że te reformy są możliwe do zrobienia. A my wierzymy, że da się coś zrobić. Mamy teraz tą piątkę Konfederacji, z którą też latam od dzisiaj po całym kraju. 5 postulatów, które są dla nas w tym momencie bardzo ważne. Pierwszy, niskie i proste podatki. Drugi, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Trzeci, tańsze mieszkania. Czwarty, konstytucyjna ochrona gotówki. I piąty, zero socjalu dla Ukraińców. W każdej z tej sprawie jesteśmy sami przeciwko wszystkim innym partiom. Wszędzie tylko my mówimy realnie i wiarygodnie o tych postulatach, bo oni zawsze w tych rzeczach są przeciwko nam. Teraz podczas debat publicznych zarówno pisowcy, jak i platformerci mówią, że tu trzeba zwiększać podaż na rynku mieszkań, a nie stymulować popyt, bo stymulowanie popytu prowadzi tylko do wzrostu cen. I rzeczywiście prowadzi. Te wszystkie mieszkania dla młodych, rodzina na swoim, kredyt 2%, prowadzi tylko i wyłącznie do wzrostu cen. To czemu cały czas stymulują popyt? Czemu nie było ani jednej reformy, która istotnie ułatwiłaby budowanie mieszkań w Polsce? Czemu każda kolejna zmiana prawa budowlanego stwarza to, że mieszkania są coraz droższe? To jest to, co robią i to jest biegunowo odległe od tego, co mówią. Tak samo z tymi podatkami. Od 18 lat co roku podatki w Polsce są coraz bardziej skomplikowane. Z każdym kolejnym rokiem ta kupa papieru ustaw podatkowych rośnie. W tym momencie te 3 najważniejsze ustawy, PIT, CIT, VAT, ma już ponad 1300 stron. I ludzie, którzy są za to odpowiedzialni od kilkunastu lat, teraz mówią, że oni nagle będą upraszczać te podatki. Nie, nie będą. Niskie i proste podatki to jest nasz postulat i my jako jedyni jesteśmy w tej sprawie wiarygodni. Co ja rozumiem przez niskie i proste podatki? 200 stron zamiast 1300. Przygotowaliśmy gotowe ustawy. Z mediów się Państwo o tym nie dowiedzą. Media wolą pisać o jakichś głupotach, wolą wyrywać jakieś zdania z kontekstu, zamiast zapytać o realnie istniejącą reformę. Nikt wcześniej nie przygotował 3 dużych, gotowych ustaw podatkowych w trakcie kampanii wyborczej. Oni mówią, że obiecujemy, że może VAT będzie kasowy, że może kwota wolna troszeczkę wzrośnie, a my mamy gotowe reformy systemowe. Kwota wolna od podatku w wysokości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rośnie minimalne wynagrodzenie, rośnie kwota wolna. Ulga kredytowa, żeby odsetki od kredytu na mieszkanie czy dom można było sobie odpisać od dochodu. Czy jest się na umowie o pracę, czy umowie zlecenie, czy na działalności gospodarczej. Ułatwienia w ryczałcie dla przedsiębiorców. Limit 50 milionów złotych przychodu, a nie 2 miliony euro. 2 stawki zaledwie, 3,8. Po co my mamy 10 stawek ryczałtu? Czemu weterynarz płaci inny ryczałt od lekarza, inny od prawnika i jeszcze inny od inżyniera? Czemu przedstawiciel każdego z tych wolnych zawodów płaci zupełnie inne podatki? To nie ma kompletnie żadnego sensu. Chcemy to uprościć. 2 stawki ryczałtu. KPIR-ka do 50 milionów złotych, a nie tylko do 2 milionów euro. Każdy przedsiębiorca, który przekroczył ten próg przychodów, wie, jaki jest to problem przejść na pełne księgi handlowe. Wywalenie tej 30-stronicowej listy wydatków, które nie są kosztami uzyskania przychodu. Żeby przedsiębiorca nie musiał się bez przerwy zastanawiać, czy ta faktura idzie w koszty, czy nie idzie w koszty. W CIT-cie rozszerzenie CIT-u estońskiego, żeby firmom się bardziej opłacało inwestować. Zwiększenie do 50 milionów złotych 9% stawki CIT-u. Też wywalenie tych wszystkich niepotrzebnych kosztów. Zupełnie nowa ustawa o VAT, wzorowana na estońskiej. Poniżej 100 stron zamiast obecnych 400 stron. Umożliwienie wreszcie odliczania, tak jak w innych cywilizowanych państwach, VAT-u od faktur za samochody. Uproszczenie podatków.
preambuła, część ogólna, potem część szczególna, tak żeby dało się czytać wreszcie tę ustawę o VAT. Do tego dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, tak żeby ktoś, kto przynosi straty, kto nie zarabia na swojej działalności, nie musiał płacić w tym momencie 1600 zł podatku. Do tego likwidacja podatku Belki, likwidacja PCC od domów i mieszkań, likwidacja podatków od spadków i darowizn. To są rzeczy, które można zrobić od razu i my je zrobimy. I mam wielką nadzieję, że będziemy mieli tylu posłów w kolejnym Sejmie, że jak najwięcej z tych propozycji uda nam się w ten czy w inny sposób przepchnąć. Zostały nam ostatnie dwa dni kampanii wyborczej. Porównując do meczu piłkarskiego, wiosną strzeliśmy gola na 1-0, latem na 2-0, potem w sierpniu dostaliśmy na 2-1. Bronimy się, ale zostały nam ostatnie kilka minut. Jak wytrzymamy te kilka minut, jak dowieziemy tych 40 posłów, te 10% poparcia, to my im zablokujemy wszystkie głupie rzeczy, które będą chcieli robić, a mają olbrzymie doświadczenie w robieniu głupich rzeczy. Zablokujemy im jakieś kolejne lockdowny, zablokujemy im kolejne podatki, zablokujemy jakieś kolejne programy z plusem. Wszystko to będziemy w stanie zrobić, ale musimy dowieść ten wynik przez kolejne dwa dni. Dlatego wielka prośba do Państwa. Zmobilizujmy się jeszcze. Skontaktujmy się z ludźmi, o których wiemy, że nie chcą iść na wybory i sprawmy, żeby poszli. Według aktualnych sondaży, jeżeli pytamy się ludzi, na kogo chcą zagłosować, 11% Polaków mówi, że na Konfederację. Ale jeżeli zapytamy, czy na pewno pójdziecie zagłosować, to ta liczba spada do 9%. Spośród wszystkich partii mamy najmniej zmobilizowany elektorat. Dlaczego? Bo mamy najmłodszy elektorat. Młodzi ludzie znacznie rzadziej chodzą na wybory niż ludzie starsi. Dlatego najważniejsza rzecz na ostatnie dwa dni, zmobilizować się siebie i swoich znajomych, żeby zainwestowali te parę minut i oddali ten głos. Taka szansa zdarza się raz na kilka lat, a taka wielka, jak mamy teraz, może się już naprawdę nigdy nie powtórzyć. To jest niezwykle kluczowe, żeby za te parę dni, w niedzielę 15 października, jak najwięcej ludzi oddało swój głos. Skontaktujcie się ze swoimi znajomymi, którym wiecie, że mogą z nami sympatyzować. Skontaktujcie się z ludźmi, o których wiecie, że nie mają żadnych poglądów na nic, nie interesują się polityką. Poproście ich, żeby zagłosowali za was. Albo im postawcie piwo, albo kawę, jeżeli zagłosują na Konfederację. Ten głos jest warty tego piwa i tej kawy. Warto te parę złotych w to zainwestować. Musimy się wszyscy zmobilizować, żeby 15 października był Narodowy Dzień Wywracania Stolika, żebyśmy wywrócili im ten stolik. To naprawdę może być już ta jesień. Bardzo Państwa proszę o te ostatnie dwa dni mobilizacji. Bardzo Wam dziękuję. O, dziękuję.